Przyszła do mnie paczuszka, książka Naprawa magnetofonów, nie na darmo na niej leży, bo prawdopodobnie jest to magnetofon. Przeczucie mnie nie myliło, jest to magnetofon. I jest to magnetofon Denona DRM10. Zobaczmy, jak magnetofon wygląda. Troszeczkę zakurzony. Tutaj wygląda odcisk tej folii bąbelkowej, jakby ktoś butem nadepnął. Miejmy nadzieję, że nie był tak potraktowany. Troszeczkę zakurzony, jest to prawda. Za chwilę go zaniosę do warsztatu i w przerwie świątecznej będę się nim zajmował. Dzisiaj jest 14 grudnia. I dzisiaj ani jutro nie mogę się nim zająć. Dopiero po świętach będę mógł zajrzeć do tego magnetofonu. Także poczeka chwilkę. Właściciel dostanie informację, że magnetofon do mnie dotarł. I za parę dni, czyli za chwilę, będziemy się nim zajmować. Moje filmy dzielą się na filmy typu reportaż z naprawy. Typu przedstawienie jakiegoś ciekawego przypadku, gdzie troszeczkę reżyseruje film. No i typu szkoleniowego, czyli taki film, gdzie na przykład omawiam jakieś zagadnienie. I ten film będzie filmem typowo reportażowym z naprawy dla klienta. Bohater tego odcinka znajduje się już w moim warsztacie. I tu jakąś skazę widzę na panelu przed nim. Magnetofon dwugłowicowy. Widać dwie głowice. Jest do przeglądu. Tak naprawdę trzeba sprawdzić, czy magnetofon działa poprawnie. Przetargałem sobie komputer, żeby zdobyć kilka informacji na ten temat. Sprawdźmy, czy magnetofon działa. Działa. Silnik dosyć głośno chodzi. Nie wciąga taśmy, co dobrze. Działają też wskaźniki. No coś, słaby sygnał jest. Nie wiem, czy ta taśma jest tak słabo nagrana. Już nie pamiętam, co tu mamy. Rock Collection. A, w technikum jeszcze ją nagrywałem. To będzie w 92 albo 3 roku. W internacie mieliśmy takiego kierownika internatu. Pan D. Który kupił odtwarzacz kompaktowy i kolekcję płyt rockowych. Po to, żebyśmy mogli używać je podczas imprez. A tak naprawdę chyba chodziło o to, że on był miłośnikiem tego typu muzyki i kupił to dla siebie pod pretekstem kupienia dla internatu. O, już większy sygnał, tam pewnie był wstęp. A ile mnie pamięć nie myli, pierwszy utwór tutaj to jest Final Candle. Okej. Magnetofon w środku jest bardzo czysty. Słychać pracę silnika, co prawda słychać jeszcze wentylator w moim komputerze, więc chyba na razie możemy go zamknąć, niech się wyłączy. Wtedy dopiero posłuchamy pracy silnika, ale jak widzicie płytka drukowana jest w bardzo dobrym stanie. Jak to zwykle bywa na przeglądach, będzie trzeba przejrzeć te drobiazgi, więc jest trochę pracy z wymontowaniem tych kondensatorów i sprawdzeniem ich kondycji. Od jakości tych elementów zależy też korekcja. I co za bloki możemy tutaj wyróżnić? No ciężko będzie. O, tu mamy na przykład układ Dolby. To widać po tych filtrach 19 kHz. Tu mamy oscylator biasu. Najprawdopodobniej z tego względu, że mamy także dwie cewki. Tu mamy dowódcę pokładowego, czyli układ, który się zajmuje funkcjami magnetofonu. Tu mamy blok zasilacza i najprawdopodobniej tutaj mamy odpowiednie bloki do odtwarzania zapisu i
wzmacniacz sławkowy albo coś podobnego. Trzeba będzie sprawdzić ten potencjometr, rozebrać go. To jest niezwykle ważne. Podczas regulacji poziomu zapisu czasami robimy wyciszenie na końcu. Kiedy taśma nam dobiega do końca, to jeżeli trzeszczy, no to w tym momencie nagranie jest zepsute. Słychać. Muszę przyznać szczerze, że ten pasek jest w dobrej kondycji. Jego ugięcie jest takie, jakie powinno być. Oczywiście pokaże się wszystko po wyjęciu go. Zobaczymy jeszcze palcem, muszę go dotknąć, czy jest odpowiedniej konsystencji guma. Skoro magnetofon działa, zrobimy typowy przegląd. Po prostu sprawdzimy, czy nastawy trzymają. Jak nie będzie trzeba, no to wtedy nie będziemy tego korygować. Ale zaraz. Wezmę sobie taśmę wzorcową. Pierwszy sygnał jest nagrany z poziomem minus 10 dB. I jak widzimy, troszeczkę trzeba go podciągnąć. Po wyczyszczeniu głowicy, no trochę się tam żarzy prawy kanał bardziej. No to regulacja kwestia jest. Całe szczęście nie trzeba rozbierać całości. Można dostać się do magnetofonu od spodu, chociaż myślę, że nie do wszystkich elementów, bo tu mamy nóżkę. Dobrze. Pierwsze co zrobię, to tu sprawdzę potencjometry. A widzicie, to i tak muszę rozebrać, bo te potencjometry muszę wylotować z płytki drukowanej. Także tak czy siak, jeszcze mechanizm chciałem wyjąć. A dlaczego wyjąć mechanizm? Żeby sprawdzić kondycję tych styków. One są stykami od rodzaju taśmy i zabezpieczenie przed nagrywaniem. Ja wiem, że magnetofon jest w miarę mało używany, bo to widać po nim. Nie mamy też wyświetlacza VFD, tylko zwyczajne LEDy. Ale jeżeli robimy przegląd, to zróbmy go całego. PCB magnetofonu wyjęte. Mogę zająć się przełącznikami. Wiecie, co prawda ten przełącznik, on podaje sygnał tylko i wyłącznie do procesora, żeby ten przełączył odpowiednie obwody. Ale nawet on zabrudzony może wpływać negatywnie na pracę całego magnetofonu. Potencjometry i gniazdo sławkowe będzie do wyczyszczenia. Gniazda wyjściowe nie trzeba polerować. No trzeba by sprawdzić jeszcze tutaj. Trzeba by. Stan pasty. Pasta jest elegancka. Tak, bardzo ładnie się rozmazuje. Tu widać po paluchu moim. Także magnetofon w miarę młody wydaje się być. Końcówka lat 80., początek 90. Mamy drobne zanieczyszczenie powierzchni stykowych. Warto to wyczyścić, żeby magnetofon służył przez lata następne. Piękny stan styków. Teraz zabezpieczenie to odchronną warstwą i do złożenia. Od jakiegoś czasu używam tego do sprawdzenia styków, czy mają jakieś opory. Jeżeli opór jest większy jak 10 mOhmów, no to w tym momencie ten miernik by to pokazał. Zwłaszcza, że udało mi się z nim dojść do ładu. Przewody, które widzicie, to 1,5 mm kwadrat, czyli na takim kawałku praktycznie nie mają oporności. One są, nie wiem, 15 cm chyba długie. I tak po kolei sprawdzam wszystkie styki. Potencjometry do biasu, chyba to jest bias, i balansu, zdaje się, są customowe, zrobione specjalnie pod zamówienie. Jak widzicie, są montowane na specjalnej blaszce. No, także bardzo często nie dostanie się takiego potencjometru. Trzeba albo regenerować, albo przerabiać. No i stan drugiego. Troszeczkę obu przetarłem tylko z pyłu węglowego tą płytkę. I tak jak powiedziałem, one są perfekcyjne, jeżeli chodzi o kondycję. Jeśli chodzi o gniazdko słuchawkowe, no jeszcze by uszło, można by to jeszcze jakiś czas używać. Ale już są ślady korozji, więc dobrze jest zabezpieczyć, wyczyścić i zabezpieczyć. Ciekawa konstrukcja ze sprężynką.
Dlatego wam to gniazdo pokazuję. Czasem wszystko nie schodzi od razu, trzeba użyć pasty polerskiej. Potencjometr od poziomu nagrywania był zamontowany z taką blaszką. Stanowi ona ekran. W tej pozycji właśnie stanowi ona ekran. I to jest bardzo dobre rozwiązanie. Niestety z tym potencjometrem nie jest już tak różowo jak z poprzednimi. Widzicie, bardzo mocno zasiarczone ma te blaszki. Niektóre z potencjometrów mają poznaczone płytki. Ja oczywiście też je sobie oznaczam, która jest pierwsza, a która jest druga. Jak widzicie, tutaj też jest oznaczona płytka dwójeczką. Ta jest dalej od ośki, a ta jest pierwsza przy ośce. No i ten piękny potencjometr już jest złożony. Chodzi z należytym oporem. No. Tak, wszystko jest w porządku. Jeszcze muszę sprawdzić ścieżki oporowe. Przy dwóch miernikach można sprawdzić sobie współbieżność. Niestety współbieżności w tym potencjometrze ustawić nie można. Ale jak widzimy, jest w granicach 10%. Czyli jakości technicznej wykonania takiego potencjometru. No najważniejsza jest tutaj, na początkowej drodze. Troszeczkę się różni, ale od tego mamy potencjometr balansu, żeby to wszystko ustawić. Mam już ogarnięte elementy stykowe, czyli przełączniki, potencjometry, gniazdo. Teraz będzie trzeba pobawić się trochę ze sprawdzeniem elektrolitów. Pierwszy z kondensatorów, 4,7 na 35V. ESR ma na granicy. To jest ze wzmacniacza słuchawkowego. W związku z czym wymienię go. Tutaj zależy nam na dobrej jakości kondensatorach, o dobrych parametrach. Dlatego tutaj w tym miejscu akurat mogę to uczynić. Tutaj mam 10 mikro na 16 i co prawda ESR ma troszeczkę za duży, ale no trzeba zobaczyć, bo to jest tutaj na schemacie, skąd ten kondensator jest i co on robi w tym układzie. Tak po bliższych oględzinach niestety muszę stwierdzić, że to co ściągnąłem to nie jest do tego magnetofonu. Muszę poszukać dalej. Czyli 10 różni się od 10HX. Jedyne instrukcje, które znalazłem, to są płatne do kupienia w postaci wydruku z komputera, więc będę musiał na czuja tutaj się poruszać. Brak serwisówki niestety jest powodem tego, że będzie trzeba na czuja to też skrobić. Zobaczcie, tutaj są pourywane zimne luty. Może nie tyle nawet zimne, co po prostu poobrywane są pola lutownicze wokół końcówek. A to na skutek wkładania i wykładania wtyków w to gniazdo. Zatem tutaj zauważyłem, tu w tym miejscu. Zobaczcie tu. Jakąś dziwną rzecz. Pole lutownicze tak obcięte dziwnie. No i poza tym reszta jest wszystko ok, ale ja się będę musiał dowiedzieć na podstawie układów scalonych, które tutaj mamy, który blok jest który. I o nie, no tu jest opisane bias adjust czy adjust playback gain. Tutaj mamy record level, tutaj powinien być, ale chyba tak, record sensitivity, czyli czułość nagrywania. Nie jest tak źle. Więc sprawdzamy sobie kondensatory. Te, które będą na granicy tolerancji, zostawię, a te, które no jednak przekroczą, bardziej chodzi mi teraz tutaj o pojemność. ESR nie jest tak istotny w tych układach tutaj. W układach korekcyjnych najbardziej istotna jest pojemność, ponieważ od niej zależy kształt charakterystyki. Więc ten kondensator, który tu wylutowałem, wraca z powrotem na miejsce. Wylutowałem tylko tutaj w układzie wzmacniacza, bo to jest w torze audio, w związku z czym dałem takie ładne kondensatory złote, żeby jakość ze słuchawek tego dźwięku była lepsza i nie było na przeszkodzie na przykład jakiegoś słabego elementu. Kondensator bipolarny, 2,2 mikrofarada, no nie widać,
Musicie mi zaufać. 2,2 mikrofarada na 50 V. I jest w dobrej kondycji. 4,7 na 35 V. Jest bardzo dobrze. Nie będę Wam pokazywał wszystkich całej procedury tutaj wymontowywania po kolei tych kondensatorów. A to z tego względu, że no jest to czasochłonne, nudne. Wszystkie kondensatory mają pozaginane nóżki, więc czas wylutowywania jest naprawdę bardzo długi. Tak są nóżki pozaginane. To trzeba, wiecie, no, użyć narzędzia, rozlutować. Trzeba te nóżki doginać odpowiednio, usunąć cynę z końcówek i dopiero mierzyć. Takie ciekawostki. To jest 470 nano. 6% prawie różnicy, więc no to jest tutaj z tego obwodu Dolby, więc jest wszystko w porządku. Stałe czasowe powinny być dobre. To jest kondensator elektrolityczny 220 nano. Wysokie ESR wynika po prostu z jego parametrów. Sprawdzałem w necie, czy one tyle mogą mieć tego ESR-a i rzeczywiście. W tle leci utworek, który słyszałem w wersji Super Audio CD i mam też ten sam utworek w wersji CD, no to przy okazji naprawy NAD-M5 czy tam NAD-M5, tak to chyba się powinno czytać, i powiem Wam, że na moje ucho różnica między tym super formatem a zwykłym CD jest żadna. Po prostu na moim zestawie, a nie jest to zestaw z dolnej półki, nie byłem w stanie usłyszeć różnicy. O tym, jak ważne jest sprawdzenie polaryzacji przed wylutowaniem kondensatora, niech świadczy ten przykład. Nadruk jest odwrotny, aniżeli fakt. Trzeba zawsze sobie sprawdzić przed wylutowaniem, czy zgadza się, i nie wylutowywać hurtem, a pojedynczo. I tak, ta część już jest sprawdzona, minęły 2 godziny, zostało mi to, ale to już nie robota na dzisiaj. To robota na kiedy indziej, na jutro, pojutrze. Każdą wartość trzeba było przeliczyć procentowo, czy mieści się w tolerancji. Założyłem 15% i żaden spoza tej tolerancji nie wypadł. Tu mam jeden nowy. No te kondensatory były poza tolerancją, tą, którą założyłem. I tutaj mam 2 nowe. Tu jest jeden nowy i tu jest jeden nowy. Pozostałe, możemy powiedzieć, takie 47 mikro, to są nawet identyczne. Wszystkie mają identyczne parametry. Czyli z jednej serii. Ok, jutro to. Tak, w sprawie wylotowywania kondensatorów, zwróćcie uwagę, żeby nie grzać ich zbyt długo. Ciepło, które przez wyprowadzenie kondensatora trafia do wnętrza, może zagotować elektrolit i zepsuć Wam kondensator. Grzejemy krótko i pewnie. Można nawet zrobić przerwę, żeby, nie wiem, powtórzyć później tą czynność. Chodzi o to, żeby za długo nie grzać. Jeden z kondensatorów okazał się być bardzo złej kondycji. 220 mikro na 10 V. Kompletnie zrujnowany, jeżeli chodzi o pojemność. ESR dosyć duży. Jego brat, jeżeli tak można powiedzieć. Czyli kondensator, który był zamontowany obok, w drugiej gałęzi zasilacza, był w perfekcyjnej kondycji. I miał ten ESR bardzo malutki. W tym miejscu mamy zasilacz do silnika. Tak wydaje się, bo mamy tutaj tą kostkę. Słączka CN1. Tak właśnie mniej więcej sugeruje, że to jest driver. I ten kondensator jest tutaj w miejscu, gdzie widzicie, pustym. Więc myślę, że jak jeden jest dobry, drugi jest zły, to tego złego wymienimy, bo to tam nie ma wpływu, bo to są różne gałęzie zasilania. Obiecałem Wam pokazać stan kondensatorów głównych z zasilacza. Ten jest idealny. 4700, mieścimy się w tolerancji. Mamy jedynie 3% mniej, niecałe 3% mniej na pojemności. Rewelacja. Drugi z zasilacza też jest super. 7,2% utraty pojemności, co jest niewiele. Taki ładny kondensator z zasilacza. Myślałem, że będą w gorszej kondycji, bo tutaj mamy jakieś dwie powierzchnie, które się nagrzewają. Podobnie ten jest obok drivera silników, też się nagrzewa tam powierzchnia. Ale okazuje się, że jest wszystko w porządku. Ostatni z tych tysiączków. ESR w granicach normy.
pojemność też w granicach 10% normy. Mamy 7,2% zaniżoną pojemność. Jak na taki wiekowy kondensator. No wszystko w porządku. Coś widzę, że nawet w fabryce im trochę nie wyszło, jeżeli chodzi o rozplanowanie wielkości elementów. Tutaj odchyliłem trochę kondensatory od radiatora, ale jak widzicie, tam w środku, obok siódemki, 317 kondensator, ma znowu odwróconą polaryzację. Bardzo dużo błędów jest na tej płytce. Tu mamy kondensator, który jest umieszczony od strony druku. Myślałem, że po prostu ktoś go tutaj źle wlutował. Oto się okazuje, że ujemna nóżka jest w punkcie, ale dodatnia nóżka już nie jest w punkcie, bo powinna być tu przylutowana, tylko jest obok przylutowana. Czyli jakiś błąd. A trochę tych błędów jest na tej płytce drukowanej, bo tu widzę, że jest... O, tu jest jakiś przecięty druk. Zrobiony mostek. Tutaj także mamy druk przecięty. I to wszystko oryginalnie. Dobrze, teraz płytę muszę umyć i zabrać się za mechanizm. Sprawdziłem jeszcze tę płytkę. Wszystko jest ok. Zobaczcie, tutaj mamy segmentowy wyświetlacz, tam mamy diody LED. W sumie LED to jest dioda, bo to w samej nazwie ma informację o tym, że to jest dioda. No i układy do wskaźników. Niestety schematu nie ma, więc się domyślam, co jest od czego, ale patrząc na nazwę, to wszystko można sobie znaleźć w sieci. Tutaj mamy taki element, który informuje procesor o pozycji mechanizmu i jak sterować silnikami. No jak widzicie, tutaj jest tych silników co najmniej dwa. I tam jest koło, które porusza tą osią. Zajrzyjmy do środka tego tajemniczego elementu. Po prostu nagrywam film tylko dlatego, żeby samemu przy składaniu obejrzeć sobie w drugą stronę go i wiedzieć, jak to było rozłożone. Pewnie wam całości nie zostawię, tylko potnę. Tak. Co jest ważne? Tutaj jest prawdopodobnie jakaś podkładka, więc będzie trzeba uważać, żeby tego nie zgubić. Ważna też jest pozycja, jaką, w jakiej demontujemy ten element. Tutaj jest smar. I jest wszystko czyste. Także mogę z powrotem to złożyć. Ten smar, który tu widzicie w środku, musi zostać. Dobrze. O, muszę sobie zrobić zdjęcie i sobie muszę zrobić zdjęcie i powiększyć. Muszę obejrzeć te blaszki. Tak, oglądam ten mechanizm dookoła i powiem szczerze, że nie mam pojęcia, jak go rozebrać. Muszę poszukać, może znajdę w sieci jakiś podobny mechanizm. Wydaje się, że trzeba posuwać te śruby. Tutaj też mamy śrubę, żeby wyjąć mechanizm w stronę kamery. Ale to najpierw muszę rozgryźć, pooglądać schematy tych mechanizmów produkowanych przez Denona. Bo z tym mechanizmem spotykam się pierwszy raz. A nie chciałbym czegoś zepsuć, prawda? Zobaczcie, pasek w ładnej kondycji. Głowica tutaj też chyba będzie do obejrzenia. Też nie jest zła. I nawet ma oryginalną, że tak powiem, plombę. Nie była wymieniana. Zobaczmy, czy była lutowana. Nie. O,
Już widzicie, coś wypadło. Poszperałem trochę w sieci. Niestety nie znalazłem odpowiedniego schematu, jeżeli chodzi o typ tego magnetofonu. Ale znalazłem coś innego. Mianowicie mam tutaj schemat magnetofonu, mechanizmu, który jest bliźniaczym typem. Jest on zastosowany w magnetofonie DRM33HX. Jak widać po tych rysunkach, prawdopodobnie jest to jakaś wariacja, jakaś wersja tego mechanizmu, więc już nie stoimy na cienkim lodzie. Przy okazji pokażę Wam porady z tej książki. Jak nie ma się schematów, to jak dotrzeć do tego, jak poprawnie ustawić magnetofon. Tutaj widzicie tłumik do otwierania kasety. Jak widać, on nie jest ze smarem oporowym. Ta uszczelka tutaj jest sucha, a podciśnienie, które wytwarzane w tym tłoku, powoduje spowolnione otwieranie kieszeni taśmy. Tak to działa, tak to jest skonstruowane. Tutaj mamy pewnie jakiś zawór odpowietrzający. Bardzo ciekawe, bez żadnych smarów, bez niczego. Spodziewam się w komentarzach propozycji zastąpienia gumki w tym tłoczku otwierania kieszeni, w tym tłumiku, jakimś o-ringiem. Gumka to jest taki kształt, wiecie, tutaj zakładana jest na ten stworzeń i ona jest takim kapturkiem. Tu mamy przekrój poprzeczny. I generalnie, kiedy zamykamy kieszeń, powietrze nam tutaj prześlizguje się. Natomiast kiedy otwieramy kieszeń, ta gumka zbiera powietrze, tu tworzy się podciśnienie i hamuje. Niestety krawędź tej gumki jest wyrobiona. Nie mam szansy dorobić gumki w taki sposób, żeby zachować jej kształt, więc nie zmienię tej gumki, nie wymienię jej, nie znalazłem w handlu czegoś takiego. Gdybyśmy tu zrobili o-ring, to zablokowalibyśmy kompletnie tłoczek. Już to próbowałem, sprawdziłem i niestety tak jest. O-ring po prostu blokuje ten swobodny przepływ powietrza do zamykania kieszeni. Musiałbym tutaj to otworzyć, a wtedy by to nie działało tak jak należy, prawda? Efekt byłby ten sam, co z tą gumką. Także sprawdzałem, jak to działałoby z użyciem o-ringu, no i niestety nie sprawdza się w ogóle. Jest taki duży opór przy zamykaniu, że bałem się, żeby nie połamać tej dźwigni tutaj. Tutaj jest ta dźwigienka. Tak z przodu patrząc, to kształtka jest taka. Tutaj jest ośka, na tym jest gumka, która w momencie, kiedy cofamy, zamyka nam, po prostu to się podnosi do góry i zamyka nam odpływ powietrza na tyle, ile jej elastyczność pozwala. Natomiast w czasie zamykania ona idzie w dół i bardzo szybko możemy zamknąć kieszeń. Dziwny pomysł, wolę olejowe tłumiki. No ale tak tutaj Denon sobie wymyślił, tak zrobił. Nie ma szansy na poprawę tego. Nie wiem, jak zrobić właśnie tą gumeczkę. To jest taki kapturek, wiecie, jakbyście wzięli kapturek od przepychaczki od WC. Natomiast smarowanie mamy tutaj. Tutaj jest prowadnica, która, ona jest plastikowa, która sobie po tym wyżłobieniu, po tym wycięciu tutaj spaceruje i dlatego potrzeba to nasmarować. Przyznaję, że mechanizm mnie zaskakuje, jest trochę trudny do rozkładania. I pasek wydaje się być dobry, ale zaraz go odświeżymy. To jest pasek, jak widać sprężystość jest odpowiednia i prawdopodobnie rozmiar też jest odpowiedni. Nie jest skruszały. Tak, myślę, że ten pasek może zostać. Jest w bardzo dobrej kondycji. Jak to się ma z tymi paskami? No niektóre paski kupione, powiedzmy w sklepie z tym roku, czy nie wiem, 5 lat wstecz, są gorszej jakości niż na przykład taki, który ma 10-15 lat. Myślę, że tutaj nie ma sensu wymieniać tego paska, bo jest w dobrej kondycji. Nie ma śladów zużycia, nie ma śladów wyrobienia. Więc myślę, że to po prostu była jego naturalna praca. Delikatne buczenie na tym biegu jałowym. Ani z tej, ani z tej drugiej strony nie mamy wyrobienia. A tutaj widzicie, że z komutatora należy usunąć brud, jeżeli występuje.
dlatego warto czasem rozebrać silniki. Z tego względu, że na szczotkach jest malutkie zabrudzenie, warto to przeczyścić. Komutator już wyczyściłem, szczotki też o te nowe, więc czasami warto rozbierać coś takiego. A tak pracuje silnik widziany w środku. Pewnie wszyscy widzieli to, ale jak już rozebrałem. Wał kapstana, ośka. Widać tutaj troszeczkę zużycie przez taśmę. Można to spolerować delikatnie, nabłyszczyć. Ogólnie mogę stwierdzić, że nie warto tu pchać paluchów. Wszystko jest w porządku. Jak widać, smar jest jeszcze naprawdę w dobrej kondycji. Wiecie, to tak jest, że jak się nie ma schematów, to można tego nie rozbierać. Można to też rozebrać i sprawdzić. Ale pierwszy rzut oka do środka i wiem, że nie ma potrzeby. Tu jest jeszcze drugi pasek. No to jednak jest potrzeba. Drugi z pasków jest niestety spękany. Nie ma tej elastyczności. On po prostu już się tak ciągnie, jak zużyta guma. Po prostu do rzucia na przykład. Zobaczcie, jaki jest spękany. To nie jest elastyczny pasek. No trzeba założyć zamiennik. To jest motor od przewijania. Jak widzicie, smar na tych kółeczkach tutaj jest najlepszej jakości, jak można sobie wyobrazić. Więc nie będę dalej ingerował w strukturę tego magnetofonu. Mechanizmu. Wszystko jest w porządku. Trzeba tylko wymienić paseczek od tego tutaj i poskładać to. No i oczywiście wyczyścić styki tutaj. Tutaj mamy taką blaszkę, która nam zakrywa dostęp światła. Chodzi o to, żeby do tego źródła światła i tam jest na dole fotokomórka, nie dostawało się światełko, a to jest tylko po to, żeby stwierdzić, czy szpulki się obracają. Tak, magnetofon wie, że nam się nie zapętliła taśma, nie zablokowała się gdzieś i w ten sposób pilnuje także funkcję autostopu. Głowica wydaje się ok. Jak widzicie, światło nie załamuje się na głowicy, więc jest ok. Może trzeba ją rozmagnesować, ale to później. Tak jak mówiłem, lakier jest ok. Widać, że mechanizm był mało eksploatowany, nawet widać to po rolce dociskowej. Oczywiście należy sprawdzić także twardość tej rolki. Jak widzicie, pod wpływem śrubokręta ona ładnie się odkształca i wraca do swojego kształtu z powrotem. Wyczyściłem roleczkę z resztek tego, co się z taśmy obsypuje, z proszku magnetycznego i można składać mechanizm i poczekać oczywiście za paskiem. Tutaj mamy do czynienia z dwusilnikowym mechanizmem magnetofonu kasetowego. Jak widzicie, jeden silnik odpowiada za to, żeby przenosić napęd na wałek kapstana, a drugi silnik w tym miejscu albo przekazuje na napęd na jedno kółko, albo napęd na drugie kółko. Tak to mniej więcej wygląda. No to po prostu się sam przesuwa waha. Warto jednak przytoczyć kilka zasad BHP przy naprawie. Umieść w widocznym i łatwo dostępnym miejscu główny bezpiecznik oraz bezpieczniki, najlepiej samoczynne. Nie wykonuj napraw na metalowym stole, krześle, w pomieszczeniu o wilgotnej, brudnej lub przewodzącej podłodze, a także jeżeli w bezpośrednim zasięgu rąk i nóg znajdują się masy metalowe, również uziemione, jak grzejniki, co rury wodociągowe czy kanalizacyjne. Izolację stanowisko zupełnie gumowym chodnikiem dielektrycznym, na którym stoję, umieszczony na podłodze. Nie wykonuj napraw w niekompletnym lub mokrym ubraniu. Obuwiu boso, spocony po wytężonej pracy, a także będąc pod wpływem alkoholu lub złym stanie zdrowia. Bądź w każdej chwili przygotowany na porażenie. Powtórzę. Bądź w każdej chwili przygotowany na porażenie. Jeśli pozbawione obudowy, a zwłaszcza uszkodzone urządzenie jest podłączone wtykiem z siecią lub mimo zasilania z baterii wytwarza samoczynne niebezpieczne napięcie, to każdy element metalowy traktuj tak, jakby znajdował się pod napięciem. Ogólnie wiecie, jak tak wyciągam wtyczkę z sieci, to już pracuje pod napięciem. Znajduje się pod napięciem, według terminologii BHP, 3 cm od odkrytego wtyku. Nie manipuluj równocześnie obiema rękami przy nieosłoniętym urządzeniu pod napięciem. Naucz się drugą ręką trzymać zawsze przy sobie.
zamiast chwytać drugi przewód pomiarowy, dołącz go na stałe zaciskiem szczękowym. Jakim zaciskiem? No po prostu takim krokodylkiem, na przykład do masy. Nie dotykaj elementów elektronicznych w nieosłoniętym urządzeniu pod napięciem gołymi palcami, a wyłącznie za pośrednictwem materiałów izolacyjnych. W radiotechnice mamy takie coś, szczypce izolowane. Te akurat są do pracy do 1000 V. Mamy także tak zwane radiowe szczypce. One też są do 1000 V. Odłącz całkowicie przewód zasilania sieciowego od naprawionego urządzenia. Jeśli wykonujesz takie czynności jak lutowanie, dołączanie izolowanych przewodów, odizolowanych przewodów, odkręcanie zacisków, śrub stykowych, pamiętaj o rozładowaniu kondensatorów, jeśli w trakcie pracy ładują się do niebezpiecznych napięć. To dotyczy zwłaszcza wzmacniaczy lampowych. Tam trzeba zawsze poczekać, żeby nam się te 300 V rozładowało. Załóż maskę ochronną na twarz przy naprawie odbiorników telewizyjnych. Przy wymianie kineskopu używaj ponadto rękawic ze skóry z mankietami oraz fartu ochronnego. Dzisiaj już nie robi się kineskopowych urządzeń, ale dawno temu było to ważne. Naprawiaj urządzenia pod napięciem w obecności drugiej osoby dorosłej, sprawnej fizycznie i zorientowanej, jak odłączyć stanowisko pracy od sieci i udzielić pomocy. Też często o tym mówię. W przypadku porażenia drugiej osoby uwolnij porażonego od działania napięcia, wyłączając zasilanie stanowiska pracy lub odciągając go od zetknięcia się z obwodem elektrycznym przez materiał izolacyjny, suche ubranie, przedmiot drewniany. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, lecz oddycha, ułóż go na lewym boku. Przy braku oddechu rozpocznij natychmiast sztuczne oddychanie metodą usta-usta. Wezwij pogotowie ratunkowe. Możecie to zrobić, wzywając pogotowie ratunkowe, ustawiając sobie telefon na głośnomówiący i w trakcie resuscytacji dzwonić do, jeżeli sami jesteście, dzwonić do pogotowia. Także takie podstawowe zasady przy naprawie sprzętu elektronicznego powinien znać każdy, kto się za takie naprawy bierze. Ja bardzo często będę Wam mówił o tych zasadach. Zresztą mam też przygotowaną tablicę, którą wrzucam przy pokazywaniu jakichś układów lampowych. Z tego względu, że zdarzało mi się kiedyś już ratować osobę porażoną prądem i nie chciałbym tego przeżyć nigdy więcej. Dlatego też przestrzegam wszystkich przed takimi problemami, jakim mogą wystąpić na skutek właśnie nieostrożnej pracy. Tak na szybko, ponieważ naprawdę nie mam czasu, żeby Wam to zrobić w formie tablicy. Filmuję z ekranu komputera. Pytacie mnie o smary. Tu mam na przykład smaru syntetycznego EM30L. Tutaj jest klawisz, który nas przeniesie na tą stronę. Na tej stronie macie opis smaru, macie gęstość w 20 stopniach, lepkość temperatury 40 stopni na przykład. Macie także temperaturę kroplenia tego oleju. Na tej podstawie oraz na podstawie opisu, który tutaj jest, możecie wybrać odpowiedni smar, na przykład do smarowania tworzyw sztucznych, takie szyny, klamki, przełączniki, urządzenia elektryczne, urządzenia precyzyjne, sprzęt audio, inne urządzenia, które mają elementy plastikowe. Jak widzicie, nawet jest podany skład tego oleju. Jest to jest opracowany na bazie syntetycznego węglowodoru, mydła litowego. Olej bazowy to jest polyalfa olefine, zagęszczacz mydło litowe. Także każdy smar ma olej w środku. Taka jest prawda. To mi powiedział pan chemik, technolog od olejów smarnych, że każdy smar ma w sobie olej, tylko ważna jest temperatura kroplenia tego oleju, ważna jest lepkość i pozostałe parametry. No, na podstawie opisu nawet producenta możecie wybrać sobie odpowiedni olej. Pasek mi został sprzedany 28 grudnia, a dotarł do mnie 5 stycznia. Czyli założę tylko te paski. Muszę sobie kiedyś odpocząć po prostu od tej całej roboty. Dobra, pasek. Najpierw sprawdzę, który będzie lepszy. Zobaczcie, jak długo szedł towar. Koniec roku to jest naprawdę katorga, jeżeli chodzi o czegokolwiek zamówienie i wykonanie jakiejkolwiek usługi. Wszystko idzie ze 2-3 razy dłużej. Założyłem ten dłuższy pasek i ma bardzo dobry naciąg. To ugięcie nie jest za małe, nie jest też za duże. Tutaj mamy przekładnię plastikową Molykoty DX Pasta.
Smart doskonale spisuje się przy smarowaniu przekładni plastikowych, powierzchni ślizgowych, elementów ruchomych w sprzęcie audio lub wideo lub DVD. Także spokojnie możemy tą pastę zastosować, bo nie jest agresywna wobec plastiku. Dlatego mówię, czytajcie charakterystyki, ja sobie wydrukowałem do tych past, które tutaj mam. Mam ich trochę tutaj. Dlatego też zawsze korzystam, przed aplikacją korzystam z opisu technicznego. Ten smar jest do przekładni i taki też zastosowałem. Trzeba uważnie czytać, który smar gdzie. Tutaj mamy taką sprężynę do otwierania tej kieszeni i na rysunku powinna być z tej strony. Faktycznie jest z tej strony, ponieważ kształt sprężyny o tym nam mówi. Ona tak będzie mocowana. Więc to jest różnica pomiędzy tym mechanizmem a tym mechanizmem. Pamiętajcie, że mam tutaj rysunek mechanizmu do tego magnetofonu, a ten jest dziesiątka. Jeszcze zostały te powierzchnie. Z opisu mogę skorzystać z tej pasty, tutaj posmarować. Mechanizm mamy sprawdzony. Jak na razie, oczywiście za wyjątkiem tej tasiemki tutaj, to zostało wymienione, co widzicie. Teraz trzeba umocować mechanizm z chassis i pospinać przewody. Chassis jest zakurzone, ale nie jest brudne, więc wystarczy je pędzlem odkurzyć. Ten drobiazg tutaj to dbałość producenta o szczegóły. Jest to ekran do głowicy. Trochę złożony. Gdzie my tu mamy pauzę? Tutaj działa, przełącza się nam, dobrze. Tego akurat jeszcze nie stwierdzimy. A pauza w tym magnetofonie jest? Tak. Rekord pauzy, rekord pauzy. Czyli jak będziemy chcieli nagrywać. Odpowiednia taśma włożona. No, rekord pauza działa. Oczywiście nie mamy nic na wejściu, bo nie mamy sygnału podpiętego. Coś się zdarzyło. No tam mamy coś nagrane, nie? Okej. Front panel założony. Teraz tak, co do szumu tego silnika, nie naprawiam silników, mogę je czyścić. Nie mam dopracowanej technologii toczenia łożysk i wałów, więc takich rzeczy nie robię. Mogę jedynie silnik wyczyścić, sprawdzić, czy działa poprawnie, ewentualnie zalecić wymianę na nowy. O, tu nie ma śruby. Nie, nie ma śruby. Nie było śruby, bo nawet nie widać gwintu w środku. Ok, robię sobie przerwę na obiad. Wszystko tu jeszcze tylko muszę to spiąć razem. Wszystko porobione. Czas na kalibrację, ale to później. Moim zdaniem zbyt wysoki sygnał jest na słuchawkach. Aż zniekształcenia idą dosyć mocne. Magnetofon delikatnie tam słyszalnie buczy. Sprawdzałem, czy położenie tych przewodów od głowicy ma wpływ na to buczenie. Niestety nie ma. Być może to jest podstawowy model. Być może właśnie wynika to z konstrukcji. Wszystkie ekrany są pozakładane, chyba że przyjdzie jeszcze pokrywa z góry. Natomiast w czasie odtwarzania muzyki nie przeszkadza to. Myślę, że to po prostu jest wada konstrukcji. To co teraz obserwujecie, to jest szum magnetofonu. Wyłączyłem Dolby i delikatna modulacja 50 Hz. O, teraz szum oddzieliłem. No, niestety ten magnetofon ma taki mały przydźwięk. Był większy, ale już udało mi się go trochę wyeliminować. Trzeba było poprawić zimne luty. Dobra, zaraz zobaczę, jak odtwarza mi częstotliwości. Teoretycznie powinniśmy mieć 3 kHz. Mamy 2,94. Musimy podciągnąć trochę, żeby ustawić prędkość odczytu.
No ciężko jest, kiedy tak upływa, ale no to jest wynik niedoskonałego prowadzenia taśmy. Możemy założyć, że mamy 3 kHz. Pomiar nierównomierności przesuwu jest w miarę ok. Nie jest katalogowy, ale jest dobry. Jak na taki stary magnetofon z wyrobionym nieco mechanizmem, jest wszystko ok. Trzeba by sprawdzić w danych. Jest poniżej 0,2, to dobrze. No i w sprawie prędkości przesuwu taśmy mamy tutaj według normy, polskiej normy z 79 roku, innej normy nie ma na to, jaka jest odchyłka w procentach dla prędkości przesuwu taśmy, to jest plus minus 3%. Zobaczmy, jakbyśmy policzyli dla częstotliwości odtwarzanej 3 kHz, ile to jest plus minus 3%. No i tak policzone to są częstotliwości, które się bierze do ustawienia magnetofonów japońskich, zdaje się, 3 kHz. Mamy możliwość wskazania na oscyloskopie od 2910 Hz do 3090 Hz. Jeżeli nasze wskazanie pokazuje na przykład 3006 Hz, jest to w jak najlepszym porządku, ponieważ to już są ułamki procenta, jeżeli chodzi o dokładność przesuwu taśmy. No i żeby ten fragment z książki był kompletny, mamy tutaj dopuszczalne nierównomierności przesuwu taśmy. Ja wam powiedziałem tutaj 0,2, ja stosuję, staram się poniżej tego i magnetofon miał 0,1, tam w piku miał 0,3-4, także było wszystko ok, bo tu norma HiFi nam mówi 0,2. Pomiar wygląda tak, że miernik się na początku kalibruje do tego, co nam oferuje magnetofon w tej chwili. Wiem, że to także jest związane z doskonałością karty dźwiękowej. Na pewno ktoś będzie pytał, co to jest za software. Tak to się nazywa. I jest on pomocny do sprawdzenia, czy magnetofon nie odbiega zbytnio od takich normalnych magnetofonów. Tutaj mamy zakres 0,4% maksymalnie. Ja staram się nie dopuścić do tego, żeby magnetofon miał powyżej 0,5%, bo to jest mocno słyszalne, już taki one flutter. Z reguły większość magnetofonów, które testują, ma w okolicach od 0,1 do 0,2%. I co można zauważyć, to równe poziomy wyjściowe na obu kanałach. Mam drugą taśmę, na drugiej taśmie mam 350, także jest dobrze. Tutaj mam książki pani Barbary, informacje o kasetach, to tak przy okazji wam pokazuję, że wszystko w kasecie Philipsa zostało dokładnie znormalizowane. Nawet miejsce, który języczek jest od której strony, miejsce styku taśmy z obudową w czasie odtwarzania. Tutaj jest podpórka, i tutaj jest podpórka, i tutaj jest podpórka. Taśma dobrze wykonana, właśnie podpiera się w tych trzech miejscach. Raczej na tym rysunku. Szukam po prostu, to mechanika taśmy SM. Szukam po prostu danych dotyczących taśmy wzorcowej. I dlatego otworzyłem to. Przy okazji wam pokazuję. Charakterystyka zapisu strumienia na taśmie wywołuje ciągle emocje, dlatego każdego, kto chce dowiedzieć się, jaki strumień zwarciowy, co to jest strumień zwarciowy i tak dalej, polecam kupić tę książkę, żeby się dokładnie dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. No, celem tego filmu nie jest omawianie taśm wzorcowych. Być może kiedyś tam jakiś temat poruszę i zrobię. Niemniej taśmy wzorcowe i ten temat dobrze jest omówiony właśnie w podręcznikach i w tym drugim też. Także zapraszam wszystkich zainteresowanych do odszukania odpowiedniej literatury i skonfrontowania swoich wiadomości, metody ustawiania magnetofonu z informacjami podanymi w tych podręcznikach. Dobrze, ja się biorę za robotę. A wam polecam poszukanie odpowiedniej literatury. To w tej książce znalazłem odpowiednie taśmy, jako taśmy wzorcowe, taśmy odniesienia. Czyli powinniśmy nagrywać na tych typach taśm. To jest generalnie taśmy BASFA to są.
ta taśma została zastąpiona przez inną taśmę. W tabeli 3.1 jest to niemowa. Tutaj. No, niestety książka mi się rozlatuje, muszę ją kiedyś oprawić od nowa. I dane techniczne też są tutaj umieszczone, także naprawdę to jest bardzo ważna rzecz, żeby zaznajomić się z takimi właśnie informacjami przed podjęciem pracy z magnetofonem. Robię pomiar częstotliwości generatora prądu podkładu 102 kHz, nie ma sensu czegokolwiek zmieniać, jest dobrze. Mamy tam 315 Hz, ustawmy sobie poziom minus, to jest 10 dB. Minus 10 dB to tutaj powinno być jakieś 316 mV. No tak mniej więcej. No zaczyna się nam jarzyć ten następny, minus 6. Jesteśmy w normie. No i trzeba sprawdzić, nagrać, odtworzyć, nagrać, odtworzyć. Zróbmy sobie 8. Widzimy, że elektronika podbija nieco, bo nie zmieniałem poziomu. 317, zróbmy tak jak poprzednio. Zrobimy zapis, reset tego. I tak będziemy się bawić do skutku. Jak widzicie, odpowiedź na taśmie żelazowej już jest 1/3. No to norma dla taśmy substytutu chromu, ale to jest japoński magnetofon, dlatego TDK-SA używam. Robimy to samo. Zapis. Tą częstotliwość zapisaną za chwilę odtworzę. I z lepszym skutkiem, niżeli na taśmie żelazowej. Zmieniamy częstotliwość i mówię tak do skutku. Robimy zapis tego pisku, czyli 10 kHz. O wiele lepiej niż na taśmie żelazowej. Podczas zapisu musicie pamiętać, żeby było wyłączone Dolby. W czasie jak robicie testy. Tu mamy taśmę metalową i zobaczmy, czy ten poziom. Tak, bardzo dobrze. Weźmy sobie jakiś utwór z biblioteki audio. Nie wiem, może być, co to jest. Taneczna, mroczny, może być. Graj. Ustawmy sobie poziom zapisu. Trochę większy niż... O, troszeczkę za duży, ale to jest taśma metalowa, więc może tak być. Ale bit. Dobrze. Perfekto. Bardzo dobrze zapisuje. Nie ma co poprawiać. Testuję jeszcze ten magnetofon z Dolby. I z Dolby też jest dobrze. Nagrałem coś. Cofnę. Odtwarzam. No nie ma co tutaj pokazywać, bo to i tak bez sensu, jak nie podłączę się pod wyjścia liniowe. Pod wyjściach liniowych jest podłączony oscyloskop. Także super. Zrobię sobie jeszcze test pasma akustycznego. Mam 400 mV uszykowane i będę to przestrajał i sprawdzę sobie odpowiedź, powiedzmy tam do 10 kHz. Widać, że elektronika magnetofonu troszeczkę podbija nam wysokie częstotliwości i 10 kHz. Zróbmy stop. Hz. 500 Hz powinno być.
5 kHz. W miarę równo. I 10. Spadków nie ma, taśma najczęściej spotykana. Częstotliwość 19 kHz i zobaczmy po włączeniu Dolby. Łapka działa idealnie. Chodzi o te filtry tutaj, które widzicie. Sprawdziłem sobie działanie systemu Dolby, sprawdziłem miernik wysterowania. Magnetofon jest dobrze ustawiony. Sprawdzenie i regulacja toru odczytu. Tor odczytu sprawdziliśmy sobie taśmą, która miała zapisane odpowiednie sygnały. Tor zapisania, zapisywania też sprawdzałem. Odpowiedź jest w zakresie normy. O, widzicie, skąd wziąłem te częstotliwości. 6,3 lub 10 kHz. Ja wziąłem 8 kHz. To jest pośrednia między nimi, ale mogę też sprawdzić dokładnie 6,3 kHz jak odpowiada i 10 kHz względem częstotliwości 333 Hz. I tak się właśnie magnetofony sprawdza. Oba kanały mają równe poziomy. Sygnał dla ustawienia skosu głowicy też jest dobrze. To jest sygnał 10 kHz i te nierównomierności, które widzicie, wynikają z błędów prowadzenia taśmy. Gdyby to był dwukapstanowy mechanizm, z pewnością byłoby to lepiej. Ale nie ma co narzekać. Sygnał do odczytu Dolby, mamy Dolby włączone, Dolby wyłączone, jest dobrze. To jest 400 Hz. Poziom zapisu minus 3 dB. Badam sobie jeszcze pasmo toru odczytu, tak jak widzieliście w książce. Sprawdzam je jeszcze raz. To są sygnały zapisane z poziomem minus 20 dB. Tak prawdę mówiąc, wyższych nie polecam, ponieważ magnetofon będzie Was oszukiwał. Najlepsze wysterowanie taśmy właśnie jest przy tym poziomie, przy minus 20 dB. I jak na razie wszystko jest w porządku. Co prawda jest dużo zakłóceń, ale to wynika z tak niskiego poziomu sygnału na taśmie. Mamy prawie 2 kHz. Test przesłuchu międzykanałowego też wypada pomyślnie. To jest 1 kHz podany na jeden kanał. Czas trwania tego sygnału to jest 30 sekund. I zaraz zobaczymy drugi kanał. Niebieski. Jest perfekto. Pokazuję Wam jeszcze jedną nową zabawkę. No ja wiem, że tamta zabawa z tym termometrem była taka dosyć dziwna, ale kupiłem pirometr. Można sprawdzić teraz, do jakiej temperatury nagrzewają się nam te radiatory. Nie jest tragedia. Do 40 stopni, jakby nawet się nagrzały, to byłoby ok. Tutaj mamy kondensator. O, widzicie, ten kondensator jest podejrzany. Tam widać strumień. 33 stopnie ten ma, ale ten jest podejrzanie ciepły. No to go wymienię. Po co ma zrobić jakiś numer? Ten jest ok. Ten jest podejrzany. Kondensator w rzeczywistości po wyjęciu był dosyć ciepławy. 1000 mikro 25 V. Niby wszystko jest ok, ale pomiar temperatury wskazuje nam, że się grzeje. Dlatego takiego kondensatora nie zostawię, bo mamy rychłą awarię. Wstawiłem dwa nowe kondensatory. Zróbmy pomiar nie napięcia, tylko temperatury 25 stopni. 30 stopni. Radiatorki 30 stopni. Plus minus, no bo to też ma jakąś tam dokładność, nie? Też nie celuje idealnie. Jakby może tak. Tak też jest dobrze. 30 stopni. Więc nic mocno mi się tu nie grzeje. Warto takim termometrem sobie sprawdzić. Czasami robiłem to. Miałem kiedyś taki w podczerwieni kamerę. I sobie rzucałem obraz, ale musiałem kamerę niestety oddać. Teraz pirometrem będę sprawdzał, czy mi się coś nie grzeje za bardzo. Jest wszystko ok. Silniczek
Też silnik jest ok. Transformator. To draństwo potrafi się nagrzać w niektórych układach. No ale dobrze. Dosyć zabawy pirometrem. Niech sobie na półkę idzie. Magnetofon ustawiony. Trzeba teraz tylko założyć pokrywę. Jeszcze w ostatnim momencie wykryliśmy usterkę kondensatora. I to pirometrem. Jeszcze sticker, że robota jest skończona. No i dobrze, można oddać. Dobra alternatywa dla nagrań na super formatach jest właśnie coś takiego. Właśnie kupiłem, rozpakowywuję i zobaczymy, co to jest, jaki to przyniesie efekt. Oczywiście to będzie odtwarzacz grający. Płyta jest taka jak zwykła CD, nawet nie jest złocona. Wiecie, tam te historyjki o tym, że się aluminium utlenia i trzeba złoto dawać na warstwę odbijającą. No aluminium w tej chwili już jest dużo lepiej aplikowane. Ten pierwszy utworek, Beat Hotel, mam także w wersji Super Audio CD i będzie można w tej chwili porównać format do formatu, ale no nie spodziewam się rewelacji. Zrobimy sobie nagranie całej płyty na taśmę. Tutaj mam już przygotowane. Niech sobie magnetofon wystartuje. Mamy rozbiegówkę. No i potem sobie w spokoju odsłucham to, co magnetofon mi nagrał. Załóżmy, że rozbiegówka już poszła. Tam robimy play. No i nagrywamy. Więcej nie mogę wam puścić. Także widzicie, magnetofon ładnie nagrywa, ładnie brzmi. Jak na podstawowy model. Przetestowałem go, nie słyszę tego wow and flutter. Wszystko jest w porządku. Nagrywa na... To się nazywa Super Avilin. Na Super Avilinie bardzo ładnie nagrywa. Myślę, że to magnetofon był pod tę taśmę ustawiony. Także to wszystko o tym filmie. Tak zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy opowiedzieć wam o audiofilskich formatach? Bo tutaj nagrywałem akurat z HDCD. Może to będzie jakiś temat w przyszłości. Trzymajcie się. No i ostateczne szlify, to trzeba do góry, z tej strony tak samo i na koniec streczem. Ładna i zgrabna paczka, nawet do paczkomatu by weszła, ale klient sobie zażyczył pocztą polską. To tutaj wszystko jest pod styropianem, więc nic się nie uszkodzi. Karton tylko trzyma to do kupy. Teraz możemy być pewni, że naszej paczki nawet upadek nie uszkodzi. Znaczy środka tego magnetofonu, który tam jest. Dobra, to było tak krótko na zakończenie, żeby pokazać wam, jak można zapakować paczkę, mimo że już taki odcinek kiedyś nakręciłem.